Nowotwór to jedna ze straszniejszych chorób, z jaką może się zmierzyć ludzki organizm. Okazuje się, że jedną z dróg zapobiegania niebezpiecznemu namnażaniu się komórek rakowych jest warzywo, które można znaleźć w każdym polskim sklepie. Jedzenie go przynosi niesamowite rezultaty. Nowotwór to jedna z bardziej powszechnych chorób, które dotykają co roku tysiące Polaków. Okazuje się, że istnieje lekarstwo, które w naturalny sposób może ograniczyć namnażanie się złośliwych komórek nowotworowych. Tym specyfikiem jest nic innego, jak znajdująca się w każdym supermarkecie marchew. Nowotwór da się leczyć marchwią? Zdaniem Iwony Saju, dietetyka z Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, marchew może mieć zbawienne skutki w leczeniu choroby nowotworowej. Największe znacznie ochronne w przypadku nowotworów przewodu pokarmowego, jamy ustnej, gardła, krtani, przełyku, żołądka, mają warzywa niskoskrobiowe, czyli wszystkie poza ziemniakami oraz gotowanymi marchewką i burakiem, bo są bogate w witaminy antyoksydacyjne C, A, E, karotenoidy, kwas foliowy, polifenole. Związki te reagują bezpośrednio z wolnymi rodnikami, powodując powstawanie mniej szkodliwych form rodnikowych, powiedziała w rozmowie z prasą ekspertka do spraw żywienia. Czy możemy ograniczyć szansę zachorowania poprzez zmianę diety? Według dietetyk możemy zaprzestać działalności nadmiernej ilości komórek kancerogennych poprzez całkowitą zmianę naszej diety. Okazuje się bowiem, że złe nawyki żywieniowe mogą w przyszłości mieć wielkie skutki na naszą potencjalną sytuację zdrowotną. Żywność zawiera szereg składników mających korzystny wpływ na zdrowie, ale może być również źródłem substancji kancerogennych, inicjujących proces nowotworzenia. Na świecie przeprowadzono olbrzymią ilość badań na ten temat i nadal prowadzi się nowe, ale tylko część z nich dostarcza jednoznacznych dowodów naukowych. Światowa Fundacja Badań nad Rakiem wraz z Amerykańskim Instytutem Badań nad Rakiem dokonują systematycznego przeglądu opublikowanych prac i na tej podstawie klasyfikują badane czynniki żywieniowe na zmniejszające lub zwiększające ryzyko zachorowania. Wedle najnowszego raportu tychże instytucji ponad wszelką wątpliwość udowodniono bezpośrednią zależność pomiędzy sposobem żywienia a nowotworami przewodu pokarmowego, w szczególności jamy ustnej, gardła, krtani, przełyku, żołądka, jelita grubego oraz wątroby i trzustki, mówi specjalistka. Jak więc widać, musimy dbać o to, czym się żywimy, a marchewka nie dość, że jest pełna dobrego dla skóry karotenu, to ogranicza jeszcze produkcję szkodliwych komórek.